Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Ostatni mecz sezonu przy Wrzesińskiej kończy się zwycięstwem Aforti Startu Gniezno. 50-40 pokonujemy Arget Malese Ostrów Wielkopolski i wydawałoby się, że to właśnie Ostrowianie są faworytem przed tym spotkaniem. To oni przyjechali do drużyny, która jak dotąd zajmowała przedostatnie miejsce, ale Gnieźnianie mimo tej słabszej dyspozycji w tabeli pokazali na czele z tobą, z Timo Lachtim, że na torze przy Wrzesińskiej rządzą i dzielą. No można powiedzieć, że początek był ciężki, tak? Każdy gdzieś tutaj zawodników szukał odpowiednich ustawień i trochę się męczyli wszyscy. Natomiast zaś ten tor zaczął się przetwardzać i było widać, że zawodnicy się zaczęli nasi łapać, więc no, dostaliśmy takiego wiatru w żagle. Muszę zapytać Cię o ten ostatni wyścig, tutaj starcie z Oliverem Bertsonem, upadłeś na tor, taka dosyć niebezpieczna sytuacja, motocykl wręcz wpadł na środek, jak Twoja dyspozycja, wszystko w porządku z Tobą, z motocyklem? No całe szczęście, że nikogo nie wpadł, tak, z podprowadzających, więc całe szczęście, że też tutaj obeszli się bez szwanku, ze mną jest okej. Troszkę się pokulałem, ale można powiedzieć, że zamortyzował ten upadek właśnie te fikołki. Może groźnie to wyglądało, ale jest okej, nic mnie nie boli. Oskar, jeszcze jeden mecz przed nami, jeszcze wyjazd do Łodzi, no ale dzisiaj jest taki trochę czas podsumowań. Sezon 2021 to ten, który no, nie będziemy go wspominać najlepiej. Twój indywidualnie można powiedzieć świetnie, byłeś absolutnym liderem naszej drużyny w tych 13 spotkaniach, które już za nami. Ty jako indywidualnie zawodnik możesz być absolutnie zadowolony, jednak no, pozostaje niedosyt, nie będzie playoffów, nie będzie ścigania o najwyższe cele. No ciężko, ciężko. Naprawdę, jeśli mam podsumować już ten sezon, no to no przykro, tak? Ponieważ plany były inne. Teraz będziemy widzieć, jak inni zawodnicy cieszą się w playoffach, a my musimy po prostu obejść się smakiem. No cóż, został jeden mecz wyjazdowy do Łodzi. Fajnie byłoby jeszcze tam wygrać i wyjść jeszcze z klasą w miarę w tabeli. No mi jeszcze zostały mecze w Szwecji, więc trochę tej jazdy jeszcze jest, zawodów indywidualnych, więc jeszcze tej jazdy troszkę meczek. Domyślam się, że kibice, którzy dzisiaj opuszczali stadion, jedno z najważniejszych kwestii, którą omawiali, to przyszłość Oskara Pfeiffera. Czy takie decyzje w Twojej głowie już zapadły, czy one dopiero zapadać będą? No już na pewno za szybko, żeby takie decyzje podejmować, natomiast mogę tutaj obiecać i zaręczyć, że jestem w stałym kontakcie z sztabem szkoleniowym z Gniezna. Cokolwiek miałbym podjąć decyzję, jakąkolwiek. Wszystko jest konsultowane również z klubem, więc wszyscy jesteśmy na bieżąco, wiemy jak sytuacja wygląda. Na razie pozostaje czekać. Oskar, Tobie serdecznie gratuluję tych 13 spotkań, no bo byłeś absolutnym liderem naszej drużyny. Nie chciałbym zapomnieć. Niech ten stan utrzyma się również w Łodzi i tym możesz być zadowolony i myślę, że kibice z nadzieją powinni patrzeć w przyszłość. Tak, oczywiście. No, katastrofy nie było w tym sezonie, natomiast no, zabrakło tego czegoś, tak? W kilku meczach naprawdę no, zabrakło tak naprawdę niewielu tutaj u siebie z Bydgoszczą. Przegrana 46-44 i tak naprawdę widać było, że z nas wszystkich schodzi to powietrze, tak? Bo brakło motywacji, żeby dalej walczyć. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko na wyjazdach. Podstawą były wygrane wszystkie mecze u siebie i no, gdzieś zaś ta nasza taka motywacja zaczęła się burzyć. Tyle po meczu Oskar Pfeiffer, lider naszej drużyny w sezonie 2021. Obok mnie jeden z liderów naszej drużyny, która zwyciężyła 50-40 w derbach Wielkopolski z Arget Malesą Ostrów Wielkopolski. Oprócz ostatniego biegu, w którym Timo został pokonany, wcześniej komplet trójek. Congratulations after match because first four hits, four three points, four win. Only last hit, he was on third place, yeah? Yeah, unfortunately, same like last home match. But yeah, happy with 13 points, of course, I felt fast all night and... Yeah, happy we got a win. Timo mówi, że jest zadowolony po tym, jak drużyna zwyciężyła, jest zadowolony ze swoich trójek, no niezadowolony z tego ostatniego biegu, który tak naprawdę nie odmienił wielce jego znakomitej postawy w dzisiejszym meczu. We won with Ostrów, but we don't have a playoff in this season. Yeah, unfortunately, everybody want to win and we didn't perform in the beginning of season how we should have done. And yeah, that will be early holiday for us.
Zapytałem Timo o to, iż no, owszem, dzisiaj zwyciężamy w derwach z Ostrołowem, ale jednak nie ma w tym roku playoffów dla Gniezna. Timo mówi, no każdy chciałby w tych playoffach być, niestety cztery drużyny okazały się lepsze, to właśnie one do tych playoffów awansują w tym roku. Nie będzie tam nas. What about your future? I don't know. I've been happy in Gniezno the last 2 years, so yeah, what can I say? It's still early days, you know, we have races to go and we haven't talked anything, but yeah, I've been happy here, so why not? Why not? Zadałem krótkie pytanie. Co z twoją przyszłością, Timo? Timo mówi nieco zaskoczony o tym, że jest zadowolony z tego, że jest w Gnieźnie. Cieszy się, że może tutaj zdobywać punkty. Mówi, że oczywiście trzeba porozmawiać. Dlaczego nie? Pytałem o przyszłość, o to, czy chciałby ewentualnie stać się członkiem drużyny Afortistar Gniezno, czy też drużyny, która być może inaczej będzie się nazywać w sezonie 2022. Timo wyraża deklarację, iż jest gotowy rozmawiać, jest gotowy członkiem drużyny być. Thank you for today, thank you for season in Gniezno. Menedżer naszej drużyny Rafał Wojciechowski, jesteśmy tuż po derbach Wielkopolski, derby zwyciężone 50-40. No i wydaje się, że oglądaliśmy świetny mecz, który no niestety nie stanowił tutaj wiele o tym, kto awansuje do playoffów, kto nie, bo te odpowiedzi na te pytania znaliśmy już wcześniej. Mecz świetny, ale niestety stawka już przed jego rozpoczęciem była dość niska. Tak, fakt, ale dla nas był to bardzo ważny mecz. Chcieliśmy się godnie pożegnać tutaj w tym sezonie z naszą publicznością w meczu ligowym. Chcieliśmy wygrać ten mecz i no, co mogę powiedzieć? W końcu miałem w zespole czterech seniorów punktujących na wysokim poziomie, równo, na których mogłem liczyć i w biegach nominowanych, i w biegu 13, bo tak był ustawiony program. I ta czwórka zdecydowała o tym, że mogliśmy spokojnie w tej końcówce odjechać i kontrolować wynik i dzięki nim wygraliśmy, a pozostali zawodnicy dołożyli cenne punkty i zdobyli cenne doświadczenie. Przed tym spotkaniem wiele mówiło się o tym, że na ten ostatni mecz tutaj w Gnieźnie powróci do składu Mirek Jabłoński. Później jakieś takie internetowe plotki mówiły o tym, że pojawił się jakiś konflikt między tobą a Mirkiem. Wydaje się, że to dobry moment, aby te plotki po prostu gdzieś przełamać i powiedzieć o tym, że takiego konfliktu nie ma, a po prostu Mirka nie było w składzie, dlatego że inni zawodnicy, wydaje się, byli lepiej przygotowani do tego meczu. Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że chciałem dać szansę Filipowi tutaj w Gnieźnie, bo wcześniej się nie ścigał i taka była też decyzja. Mirek był podany ze względu na to, że musieliśmy podać, desygnować dwóch Polaków do składu, a nie wiedziałem, który ostatecznie z juniorów wystartuje pod numerem 15, a kto wskoczy do składu, dlatego był taki ruch, a nie inny. Trzeba powiedzieć, że z Mirkiem żadnego konfliktu nie ma i mam nadzieję, że nie będzie nigdy, więc dogadujemy się tutaj wszyscy. Czasami te rozmowy są trudne i szorstkie, ale zawsze są szczere i bezproblemowe i tak naprawdę uważam, że atmosfera jest ok i ze wszystkimi możemy rozmawiać o wszystkim. Przed nami jeszcze ten mecz wyjazdowy, ligowy na Motoarenie w Łodzi. Później 4 września turniej Chrobrego tutaj w Gnieźnie i to będzie tak naprawdę zakończenie sezonu. Później już zawodów przywrzesińskie oglądać nie będziemy, ale wydaje się, że w klubie tak naprawdę już rozpoczęła się praca związana z przygotowaniami do sezonu 2022. Zdecydowanie tak, ale kończymy jeszcze ten sezon, po cichu pracujemy, rozmawiamy z naszymi zawodnikami, praktycznie widać, że większość zawodników chce tutaj zostać, wszyscy punktujący zawodnicy wyrazili chęć, żeby rozmawiać o przyszłym roku i takie rozmowy będą teraz prowadzone. Będziemy także rozglądać się za wzmocnieniami na przyszły sezon, ale w tej chwili no, najważniejsze jest pozyskanie osoby menadżera sportowego, który poprowadzi tę drużynę i zbudowanie składu na przyszły rok i nad tym pracujemy. Dziękuję bardzo. Tyle po meczu. Rafał Wojciechowski, menedżer Afortistartu Gniezno. Sponsorem programu jest Hilgas. Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.